No witam. Teraz na chwilę obecną będziemy testować sobie płacz z Nordjutsa Extra Finish. Na potrzeby tego filmiku przygotowałem sobie płytę wcześniej, zagruntowana, i będziemy sobie testować, jak to mniej więcej wygląda. A więc tak, po otwarciu kibelka z gładzią, konsystencja gładzi jest dość gęsta, ale po wymieszaniu zrobiło się tak zwane masełko. Gładź będzie nakładana kosą lub tak zwanym nożem, zwał jak zwał. Ale powiem, że gładź się układa całkiem przyjemnie pod blachą. Można rzec, że sama się układa. Ze względu na to, że teraz jesteśmy w trakcie dość dużej inwestycji, nie miałem jak tej gładzi wytestować na ścianie. Ale mam nadzieję, że w końcu się trafi jakaś możliwość, że będziemy ją nakładać na ścianie wraz z ekipą. W dalszej części filmu będziemy szlifować. Do szlifowania użyłem narzędzia marki Festool, tak zwaną Deltę. Na Deltę został nałożony papier 200 o gradacji 220. Gładź nie stwarzała żadnych większych problemów podczas szlifowania. Jak widać, nawet całkiem gładko idzie. Więc z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że gładź jest dość miękka i nieproblematyczna co do szlifowania. Nie powinno stwarzać większych problemów też przy ręcznym szlifowaniu. A co mogę powiedzieć o samej gładzi? No, gładź się nakłada całkiem ciekawie, szlifuje się też bardzo ciekawie. No mówię, jak wcześniej powiedziałem, mam nadzieję, że będzie możliwość tej gładzi wytestowania na większej inwestycji, na ścianach, a nie na takim kawałku płyty. No.